prezesa. Czy to sprawozdanie może być na wizji umieszczone? Sprawozdanie marcowe. Tak, rozumiem. To w marcu, co będzie główne. Tak. I to nawet dzisiejsze, żeby mieszkańcy też mogli sobie wziąć. Ja myślę tak, że przecież jest to bezpośrednio transmitowane, więc mieszkańcy mogą sobie odsłuchać. A to jest takie robocze, więc nie wiem. Nie zatwierdzone przez zgromadzenie, to musi być oficjalne chyba sprawozdanie. Jakby oficjalne, znaczy my w tej chwili oczywiście nie było pliku szpitala do tej pory, my tworzymy inną stronę też szpitala, bo ta strona wygląda jak wyziąża. Jeżeli ten plik uruchomimy, pan Paweł nam pomaga, to ja myślę, że to możemy na pipie szpitala. Dziękuję bardzo. Inaczej się słucham, inaczej się czytam. Ja myślę, że... Dobrze. To w takim razie, jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do realizacji czwartego punktu. Ja panu prezesowi serdecznie dziękuję i z okazji nowego roku życzę naprawdę, żeby pan wszystkie te problemy, które spotkał po drodze, pokonał i żeby rok następny przyniósł już same dobre wieści, żeby szpital naprawdę funkcjonował i pan niech się poddaje, niech pan razem z tym szpitalem idzie do przodu. Dziękujemy ślicznie i życzymy dużo, dużo zdrowia i cierpliwości. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja również chciałem wszystko w przyszłym roku życzenia wytrwałości, ponieważ jak już mówiłem na tych spotkaniach, już przed świętami, żeby się spotkali, to mam nadzieję, że mówię dla szpitala, dla rady, ponieważ po pierwsze program naprawczy, efekt powinien już pod koniec półroczu już być odczuwalny. No jeżeli przetrwamy ten następny rok, to grudnia przyszłego roku będziemy już na pewno w innej sytuacji i w innych nastrojach. Dziękujemy się. Czyli sprawozdanie ten będzie w marcu, dopiero takie oficjalne po zatwierdzeniu. Znaczy to jest tak, że ustawowo jest do 30 marca, natomiast ja będę chciał wcześniej to zrobić. W lutym już będzie, to zależy od tego, czy dokumenty spłyną, bo reszta będzie gotowa, ponieważ jak Państwo pamiętacie, w zeszłym roku te badania były badane przez niezależną biegłych rewidentów, w tym roku również zaraz po tym sprawozdaniu, znaczy po sporządzeniu tego sprawozdania będzie ponowne badanie tego sprawozdania. Chciałbym to mi mówić już na marzec, dlatego że później to potem ludzie to sprawozdanie zamieszanie w tamtym roku, kiedy był badał, że to później szanowni. Więc ustawowo 30 marca myślę, że będziemy gotowi ze wszystkim pod koniec lutego, a walne myślę, że panie burmistrzu, będziemy wszystkie czekać na czerwiec, to być po dniach po świętach Wielkanocnego Zakazu 12, czy coś takiego, więc myślę, że w trzecim tygodniu dziękujemy panie prezesie i dziękujemy również za tą białą niedzielę, którą nas pan zaprosił, raczej sobotę i mogliśmy zobaczyć i jesteśmy pod osobiście jak Państwo radni, którzy byli pod dużym wrażeniem prac, które zostały już